Cześć wszystkim, witam Was ponownie na kanale. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, Tomek Szafranko. Dzień dobry, Tomix, znany z, nie tylko z social mediów, takich jak YouTube, który prężnie się rozwija w latach poprzednich i znowu prężnie się rozwija, o czym sobie pewnie też za niedługo porozmawiamy. Natomiast jego ostatnim sukcesem, który można było odczuć i bardzo głęboko zobaczyć w social mediach, jest oczywiście ta karta, która stoi po jego prawicy, jeżeli dobrze to przekalkulowałem w lustrzanym odbiciu. No i właśnie, co tam u Ciebie przede wszystkim i jak odczucia po zdobyciu tego złotego papierka? Witam wszystkich przede wszystkim, witam widzów, cześć Dawid. Wiesz co, ja chyba do końca jeszcze nie dowierzam, bo dzisiaj mamy poniedziałek rano, to się wydarzyło tak naprawdę wszystko w sobotę. Wczoraj miałem jeszcze start, debiut w pro, więc też cały czas byłem jeszcze w tym takim, powiedzmy, że nastroju zawodniczym. Nie chciałem z tego stanu wychodzić z zbytnią ekscytacją. Więc no tak naprawdę dzisiaj jest taki poranek, kiedy mówię, kurwa, no zrobiłem to, no. Sezon był długi, sezon był no dla mnie wymagający pod względem no finansowym chociażby, ponieważ to były głównie zagraniczne starty, pod względem życiowym, no i same przygotowania też, nie mówię, że były ciężkie, ale no jak przygotowania w pewnym etapie po prostu są już męczące. Dzisiaj dokładnie, jak o tym rozmawiamy, a w zasadzie nie, dzisiaj tak, dobrze mówię, ukazał się podcast na kanale u Dawida Czechowicza, do którego serdecznie zapraszamy. Tam troszeczkę też opowiadasz o swojej przeszłości, opowiadasz o tym, jak wyglądała przygoda między innymi ze zdobyciem tej karty, jakie mieliście założenia ze Zrzeszczem, bo razem z nim jeździcie i on towarzyszy Ci w całej tej przygodzie startowej i też YouTube'owej. Natomiast to jest jakby taka część, która jest aktualna i to już jest Twoje, tego się odebrać Tobie nie da, zarówno jak Twojej przyszłości. Dzisiaj chciałbym poruszyć troszeczkę właśnie temat Twojej przyszłości, w związku z tym, że seria nazywa się Od Zera do Bodybuildera, każdy z czegoś zaczynał i ja bym chciał się dowiedzieć, czym się w ogóle zajmowałeś przed kulturystyką, przed tym jak w ogóle usłyszałeś, że coś takiego jak kulturystyka jest i gdzie się w ogóle dowiedziałeś, że można w ogóle coś takiego zrobić, że wiesz, ćwiczysz, rozbudowywujesz się i tak dalej. To jak pewnie wielu z naszych roczników, no taką pierwszą inspiracją był Dragon Ball, czyli kreskówka no, z dzieciństwa, którą między innymi nasz kanał Senzu, który wcześniej nazywał się Saiyan Flex, jest inspiracją. Dragon Ball był dla nas no jakby dużą inspiracją do tego. Tam wiadomo, rozbudowane, muskularne sylwetki i nie tylko, ponieważ jakby ten etos pracy tam był bardzo dobrze ukazany. To, że jeżeli czegoś bardzo chcesz, jeżeli o to walczysz, do tego dążysz, no to możesz to osiągnąć. Rywalizacja między głównymi bohaterami też była no taka raczej budująca niż niszcząca, więc no to na pewno była taka pierwsza inspiracja. No a później, wiesz co, po prostu chciałem trochę lepiej wyglądać. Wiadomo, jako nastolatek, jako 17-letni chłopak, widziałem, że ktoś, wiesz, jest trochę lepiej zbudowany i mówię, kurde, no ja też bym chciał, nie? I to było zupełnie, nie myślałem wtedy zupełnie o kulturystyce, o liczeniu makro, o jakichś rzeczach, które teraz nie, ile, jakie mają zapotrzebowanie kaloryczne, bo im kalkulator wyliczył, wiedzą co robić, gdzie, ja już mają plany treningowe, a tak naprawdę jeszcze nie zbudowali w sobie dyscypliny, nawyku i jakby nie lubią tego nawet, wiesz, to trzeba pokochać, polubić, a wtedy cała reszta jakby robi się sama, nie? Ty wspominałeś w materiale u Dawida, że grałeś w CS-a, grałeś w, nawet w trochę taki bardziej, można powiedzieć, zaawansowany sposób niż większość chłopaków, bo ja swego czasu też w CS-a, zresztą jak każdy z czasów tamtych, powiedzmy 10 lat wstecz, grał, no bo to była taka gra, w którą każdy chyba przynajmniej raz zagrał w Tibie, każdy przynajmniej raz zagrał w Metina i każdy przynajmniej raz z tamtych czasów zagrał w CS-a. To są takie trzy fundamenty, które trzeba było odkuć, jak ktoś był maniakiem komputerowym. Niemniej jednak wspominałeś też o tym,
że zaczynałeś trochę jakby z WK, nie? Jakby to była taka inspiracja, bo to były też tamte lata. Ja też mniej więcej w tych czasach zaczynałem, co prawda miałem trochę więcej lat, więc może ja zaczynałem trochę później, bo zaczynałem jak miałem 19 lat. Ja jestem rocznik 94, ty jesteś rocznik? 93. O, widzisz, no to jesteś tam roczek starszy ode mnie, więc generalnie no, podobnie można powiedzieć. Ja też pamiętam, że właśnie WK było dla mnie jedną z największych inspiracji w ogóle, co w ogóle jest trening, się tak naprawdę do nich dowiedziałem. Później dzięki nim jakby ogarnąłem, kim jest Arek Czerw, no i to już mnie pochłonęło na maksa, bo Arek to był taki człowiek, który w przeciwieństwie do WK, oczywiście to nic chłopakom nie ujmując, już taki etos pracy właśnie prawilnego kulturysty, wiesz, tam było wszystko na zasadzie takie, że nie, że w makro się liczy, tylko musi być ryżkura i tak dalej. I to mnie najbardziej chyba urzekło. Więc jak to było u ciebie? Pamiętasz swoje pierwsze w ogóle takie diety? Co ci w ogóle przyszło do głowy, żeby, nie wiem, żeby jakąś sobie tam michę ułożyć, czy też liczyłeś pewnie za pomocą jakiejś tam aplikacji? Kurde, wiesz co, jak ja zaczynałem trenować, to nie było aplikacji. Ja nawet nie wiem, czy smartfona miałem już wtedy. Możliwe, że wiesz, jakieś LG cookie, takie coś, że musiałeś jakimś patyczkiem klikać. Miałem. Generalnie to bardziej wkurwiało, niż byś miał normalny telefon z przyciskami, nie? Więc nie było czegoś takiego jak liczenie kalorii. Pamiętam, że oczywiście gdzieś tam przeczytałem na forum SFD jeszcze wtedy, że trzeba jeść dużo białka. Te diety były strasznie monotonne, ale no generalnie widziałem, że mniej więcej ma być dużo białka i jakieś węglowodany. Czyli generalnie po prostu rano często piłem, nie wiem, dwa jogurty, na przykład jakieś tam, takie nawet nieproteinowe, wtedy nie było takich rzeczy, jakieś tam jogurty pitne typu Duet, czy jakaś tam, czy jakieś tam, wiesz, Jogobella pitna, wiadomo, czy jakieś jajka, kanapki, to co tam mama mi też zrobiła, no bo miałem 17 lat, jeszcze byłem w liceum, więc no, mieszkałem z rodzicami, a mama chciała mi gotować, ja nie miałem nic przeciwko. Potem pamiętam, że zawsze brałem do szkoły brałem sobie obiad. W sensie jakby danego dnia był obiad, powiedzmy w poniedziałek był, nie wiem, utka z kurczaka z jakąś kaszą. No zawsze brałem sobie tą porcję z poprzedniego dnia w pojemnik i następnego dnia do szkoły. I pamiętam, że miałem w klasie chłopaka, Marcina. No nie chcę mówić, ale wybitnie nie miał genetyki do tego sportu. Wiesz, są czasem osoby, które naprawdę wkładają w to bardzo dużo serca, zaangażowania, mają ogromną wiedzę, wszystko robią tak jak trzeba. A on był albo gruby, albo chudy, nie? Albo był na redukcji, albo był na masie, generalnie tej dziennie się nie budował. Ale zainspirował mnie do tego. Przychodził z pojemnikami, mówił mi, to jest to, to jest to, to jest to. No i stwierdziłem, że kurde, no wiesz, jakby stwierdziłem, że ja też tak zrobię, nie? Oczywiście na początku były, wiesz, były jakieś tam śmiechy, to tam, potem zaczęło się, a daj mi spróbować, bo już, wiesz, ktoś ma dziesiąty dzień z rzędu kanapkę z serem, a ty przynosisz sobie, nie wiem, no chociażby gdzieś tam ryż z jakimś sosem chińskim i kurczakiem, wiesz, typu Uncle Ben's czy coś, no po prostu coś innego. I wtedy to nie było takie popularne, to było raczej byłeś dziwny niż byłeś, wiesz, no teraz już każdy wie, teraz już okej, masz swoje posiłki, fajnie. To był 2000, żeby ci nie skłamać, chyba 10 rok, więc wtedy nie było jeszcze WK. YouTube był jakby głównie śmiesznymi filmikami minutowymi, tam nie było jakby kontentu, nie było youtuberów, więc ewentualnie oglądałem jakieś filmiki, wiesz, Jaya Cutlera, bo wtedy był czas Jaya Cutlera, Phila Heafa. Phil Heath wtedy był wschodzącą gwiazdą i pamiętam, że mówię, kurwa, nie, jakby what the fuck, nie było klasyków, więc ciężko mi było się zainspirować jakby sylwetką, do której ja chciałem dążyć, więc ja gdzieś tam, ta kulturystyka sobie była, okej, ja wiedziałem, że tym zawodem jest Ter Olympia, wiedziałem, że był ktoś taki jak Arnold, ale tak naprawdę żyłem jak zwykły nastolatek, który po prostu regularnie ćwiczył i starał się w miarę możliwości dostarczyć trochę więcej pożywienia, nie? I tak wyglądały moje początki z dietą. A jeżeli chodzi o trening, no to trening też oczywiście znalazłem gdzieś na forum. Oczywiście koledzy z siłowni, którzy wyciskali więcej, powiedzieli, masz robić tak, to robiłem tak. I finalnie dopiero po 3-4 latach treningu, gdzie teraz zawodnicy czasem wychodzą po 3-4 latach treningu na scenę, ja po 3-4 latach treningu dopiero zrozumiałem, o co tu chodzi. I to dzięki WK. Fakt, że trochę naokoło, bo oni bardzo ubrali to
w bardzo fajny, marketingowy, łatwy, przyjemny w odbiorze sposób, na zasadzie każdy może, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz. Wiesz, o co chodzi? Więc to jakby było bardzo przyjemną formą dla osoby, którą przerażała, wiesz, restrykcyjna dieta, cardio, hardcore. Ci się takie podejście spodobało, to cię urzekło, a dla mnie to na tamten moment było zbyt hardkorowe, nie? I myślałem, że skoro się daje pączka i wypić białko, no to czemu tak się zrobić, nie? I wtedy tak, i na pewno też chłopaki ogromną wiedzę merytoryczną dotyczącą treningu mi przekazali. Zresztą, no, w tamtym czasie tak naprawdę byliśmy, dalej jesteśmy w kontakcie, wiesz, jakby z nami bardzo dobrze. Chłopaki robią mega robotę, już trochę od kulturystyki odbili, ale zawsze gdzieś tam dobrze życzyli, zawsze jak się widzimy, to gadamy i jestem im wdzięczny za to, że... No zresztą chyba, no kurde, całe nasze pokolenie tak naprawdę kulturystów tych roczników od 9.0 do tam 9.6 na WK wyrosło, no. Moim zdaniem to były osoby obok Michała Karmowskiego, obok właśnie WK, Ako Przostak, no tam jeszcze... Pamiętam, że Muscular Development jakieś materiały wrzucało chyba z Andrzejem Maszewskim, Radek Słodkiewicz gdzieś tam powoli. Robert Piotrkowicz troszkę też swoich materiałów udostępniał. Tak, jak najbardziej. No więc to były takie pierwsze tutaj. No i od nich czerpiałem wiedzę, tą taką pierwszą, która była skuteczną wiedzą. Wcześniej to był po prostu totalny spontan, chodzenie na siłkę, pompowanie. Też śmieszna historia, bo ja zawsze miałem bardzo dobrą genetykę do ramion. Na pierwszej siłowni w szkole, gdzie chodziłem. I to też było fajne, o tym wspomnę, bo to jakby uważam, że też mnie w jakiś sposób ukształtowało. Mieliśmy siłownię w szkole, która była otwarta tylko 3 dni w tygodniu, w danych godzinach, czyli była otwarta w piątek od 16.30 do 18.00, nie wiem, we wtorek od godziny tam 14.00 do 16.00 i powiedzmy w sobotę od 8.00 rano do 10.00. Więc jeżeli ja nie poszedłem na trening danego dnia, o danej godzinie, to mi przepadał cały, jakby przepadał mi ten dzień treningowy. Przez to musiałem tak ułożyć sobie plan, że jeżeli serio zależało mi na tym, żeby ten trening zrobić, to układałem sobie wszystko po to, że okej, muszę o tej godzinie być na siłowni, bo nie było tak jak teraz, że wyjdziesz i masz, wiesz, na każdym rogu fitness club. Były 2 siłownie hardkorowe gdzieś tam w mieście i w ogóle bałeś się tam wejść, bo kurwa groźni ludzie tam chodzili, taki, wiesz. Więc i to mnie nauczyło na pewno tej dyscypliny, że wiesz, i powiem ci szczerze, że w tym czasie, nie wiem, na palcach jednej ręki policzę treningi, które ominąłem przez, powiedzmy, rok takiego trenowania, gdzie ktoś narzucił mi pewien, no jakby schemat tygodnia, nie? Powiedz mi, pamiętasz, czy jak zaczynałeś, to byłeś, ja to zawsze nazywam, typem takiego skoczka, czy raczej byłeś zawsze nastawiony na to, że jak jest jakiś plan, to się go konsekwentnie realizuje? Bo ja na przykład pamiętam, że ja miałem właśnie taką banię, że co nie przeczytałem, to musiałem sprawdzić, czyli wiesz, tydzień na planie takim, tydzień na diecie takiej, tydzień na diecie takiej i była zmiana non-stop. Jak było u ciebie? Tak jak mówię, te pierwsze 3-4 lata to nie było żadnego planu. Nie, był plan, ok, dzisiaj robię klatę, biceps, jutro robię plecy, triceps, w czwartek robię barki, a nogi to jak mi się będzie chciało, czasem zrobię, czasem nie, raczej nie, w sumie po to mi nogi, potem spodnie ciężko kupić. I wiesz, i generalnie to przez pierwsze 3-4 lata planu żadnego nie było. Dopiero od WK nauczyłem się martwych ciągów, nauczyłem się przysiadów, nauczyłem się wyciskania, zrozumiałem, jak ważne są te podstawy w budowaniu sylwetki i generalnie w budowaniu siły, w progresji, w overload, no te wszystkie podstawy dowiedziałem się od chłopaków i wtedy już zacząłem trenować planem, nie? I już raczej jestem taki, że jak sobie ten plan ułożę i jakby widzę, że ta objętość treningowa jest okej. Okay. Widzę, że wiesz, samemu czasem ciężko jest sobie coś ułożyć, bo papier wszystko przyjmie, a potem w 6 tygodniu takiego planu, czy nawet w 4 jest tak wyjebany, że już te 2-3 ostatnie ćwiczenia to robisz siłą woli, a jak ktoś ci coś narzuci, no to też jest, on ma trochę większą wyobraźnię, nie? A ty, dowalę jeszcze jedno ćwiczenie, nie? Więc tutaj wtedy już był plan i wtedy te efekty też były dużo, dużo, dużo szybsze i dużo bardziej widoczne.
Pamiętasz taki moment twojego przejścia z braku świadomości do świadomości? Czyli na przykład taki moment, w którym siadłeś i postanowiłeś, nie ma, kurwa, takiej opcji. Siadam, piszę sobie plan treningowy albo znajduję jakiś konkretny plan treningowy, konkretna micha, trzymam się i mam jakiś tam cel konkretny, a nie na zasadzie taki, że no wiesz, trenuję, bo lubię, nie? Wiesz co, to był 2014 rok, przepraszam. I wtedy chciałem zrobić pierwszą redukcję, nie? Na zasadzie od samego początku, jak zacząłem trenować, ważąc około 68 kg, przy 1,77-1,78 m, doszedłem do jakichś 92-93, czyli tam powiedzmy 20 kg masy, niekoniecznie mięśniowej, ale masy ciała przez te 3-4 lata takiego treningu, lelum po lelum, zawsze starałem się, wiesz, jak wiedziałem, że mam możliwość zjeść, to jadłem, nie? Na zasadzie, okej, leżę w łóżku już wieczorem i sobie myślę, a kurde, jeszcze serek wiejski zjem, nic mi się nie stanie, nie? Więc raczej starałem się być w tym surplusie kalorycznym i myślę, że to dla początkujących, takich naprawdę początkujących osób, jeżeli nie są ulani, a coś powyżej tam 20% BF-a, to uważam, że to jest najlepsza droga, nie? No chyba, że ktoś ma trenera i jakby ten proces jest od początku zaplanowany, ma ręce i nogi, jest, wiesz, etapami poskładany, no to wtedy jest inna gadka. Jeżeli ktoś zaczyna ćwiczyć dla siebie, to raczej myślę, że zwłaszcza kiedy ważysz 60 parę kilo czy 70 kilo, no to po pierwsze zwiększ masę, kiedyś był taki mem z Pudzianem, nie? Po pierwsze zwiększ masę. I tej zasady się trzymałem, na pewnym momencie już zacząłem mi to po prostu nadmiar tej masy przeszkadzać, no po prostu czułem się niekomfortowo i wtedy właśnie stosując świetną dietę liczenia kalorii w MyFitnessPalu zrobiłem redukcję, no wjechałem wtedy może nie wiem jakieś 15 kg, 13, no i wtedy już trzymałem się planu, było cardio, była konkretna kaloryczność diety, oczywiście lejsy z pieca, paluszki, odżywki białkowe i kombinacje alpejskie również, ale jakieś to przełożenie miało, nie? To była ta redukcja do twoich pierwszych zawodów, o których gadałeś z Dawidem, czy to przyszło troszeczkę później? To była jakby wcześniej. To był rok szybciej, była ta redukcja i potem, no potem tak jak rozmawiałem u Dawida na siłowni w Sopocie, Henryk Krzyszkiewicz, organizator zawodów w Sopocie, gdzieś tam między słowami, o fajną masz sylwetkę, może spróbuj wystartować. No i wtedy już te przygotowania do zawodów już były na zasadzie ryż, kurczak, dużo kardio, ryż, kurczak, dużo kardio. I wtedy praktycznie przygotowywałem się sam. Wiedzy, którą nabyłem w międzyczasie, też zrobiłem kurs trenera w międzyczasie, więc jakby też tą wiedzę miałem popartą jakąś teorią. Chociaż wiesz, że no, kursy trenera 7 lat temu, no, zresztą dzisiaj, no nie wiem, ja nie będę się wypowiadał, w każdym razie każdy jakąś tam swoją filozofię ma, każdy jakieś tam swoje wnioski wyciąga. Każdy organizm jest tak zupełnie inny, że te kursy, to wiesz, to jest tak naprawdę, no wiedziałem tyle, ile wiedziałem, wtedy też zrobiłem właśnie samemu redukcję, która trwała, no też wiesz, 3-4 miesiące chyba, no i wyszedłem generalnie, no chudy po prostu, nie, większość mięśni, które miałem, to spaliłem, ale byłem z siebie dumny, bo wystartowałem, bo jakby spełniłem jakiś tam swój cel, który w danym momencie sobie wyznaczyłem, nie? 4 miesiące mówisz redukcji, to i tak jest bardzo, bardzo szybko. Ja pamiętam swoją pierwszą redukcję robiłem ponad 9 miesięcy i to też zajechałem się skrajnie. Nie wiem, czy tam dużo popaliłem, bo to na mnie tyle fatu się działo, że pamiętam 80 chyba 7 kg, zszedłem do 60 niecałych 7, chyba 66, 7 jakoś tak. Miałem na weryfikacji na swoich pierwszych zawodach. Ale wycięty byłeś, pień. No, wtedy byłem wycięty, tak, pamiętam. No, czy tam mięśnia to nie było, ale prążki były wszędzie, no pamiętam. Nawet na pośladkach miałem ten. Tak, tak, ja pamiętam, że to znaczy nikomu nie życzę takiej redukcji, bo to była głupota, jak tak patrzę z perspektywy czasu. Zresztą mnie z tej głupoty wyciągnął Adam, tak samo jak ciebie, o czym sobie pewnie zaraz porozmawiamy, bo to jest taki człowiek, który chyba zarówno mnie ustawił głowę tak, jak to powinno wyglądać, jak i tobie, więc jak to się właśnie stało? Pierwsze zawody pyk, poszły. Później, jak mówiłeś u Dawida, ja pewnie napomknę, bo to jest rzecz, która jest oczywista. Poleciałeś tango,
straciłeś motywację i znowu się urodził pomysł, żeby startować wtedy już pod skrzydłami Adama, tak? Dobrze pamiętam? Wiesz co, to było trochę inaczej. To było tak, że na początku wystartowałem w tym 2015 całkowicie naturalnie samemu się przygotowując i po tych zawodach jakoś specjalnie nie popłynąłem. Po prostu wróciłem do jakiegoś tam swojego lifestyle'u, budowałem masę ze swoją wiedzą, no ale wtedy uznałem, że jeżeli chcę, chciałem znowu wystartować, nie? Wiedziałem, że jakby no, chciałbym spróbować, żeby ktoś pomógł mi, kto po prostu ma wiedzę. Nawet nie pamiętam, jak na Adama trafiłem, szczerze mówiąc. Pamiętam, że pisałem wtedy do Norberta Feniksa. On mi chyba w ogóle nie odpisał. Pamiętam, że pisałem do Arka Czerwa, ale on powiedział, że on, jeżeli chce wejść na towar, to on to ręki nie włoży, że on generalnie może mi pomóc w kwestii treningu, diety, ale on się nie miesza w żadne rzeczy. A wiedziałem, że jeżeli no, chce wystartować i powalczyć, no nie oszukujmy się, no to musisz po prostu na ten level wejść wyżej. No nie oszukujmy się, już teraz ten temat chyba nie jest tabu w naszym środowisku. Każdy, kto nas ogląda, wie, że no raczej genetyków takich jak Keon Pearson, którzy zdobywają kartę pro naturalnie, jest pewnie jeden na milion albo mniej. Aż tak wybitnej genetyki nie miałem, więc wiedziałem, że po prostu, żeby przejść ten etap, muszę się poradzić kogoś, kto ma wiedzę, a Adam wtedy pamiętam, że wygrywał jakieś właśnie międzynarodowe zawody, jeździł gdzieś tam, ktoś mi go polecił. Pamiętam, że Żyłek Buka wtedy szykował do zawodu, więc też jakby chyba przez to o nim po części usłyszałem. I pamiętam, że pojechałem do niego, on wtedy mieszkał w Warszawie. Miał taki epizod, że tam chyba przez jakiś czas, przez pół roku, rok, nie wiem, mieszkał w Warszawie. Pamiętam, że spotkaliśmy się w McFitie w Warszawie, zrobiliśmy trening. Mówi, kurwa, na żywo wyglądasz na większego, nie? Wiesz, i generalnie no, ustaliliśmy jakiś tam plan, cel i zaczęliśmy działać, nie? To i wtedy naprawdę wtedy trzymałem się wtedy kurde 200% planu. Byłem, no jakby wiedziałem, wiesz, to było dla mnie coś zupełnie nowego, więc ty w tym momencie też to chodzi. Im jesteś bardziej doświadczony, tym więcej tłumaczysz sobie samemu na zasadzie, a zrobię tak, bo to przecież nic nie zmieni. A jeżeli jesteś świeżak, to ktoś ci mówi, masz kurwa kardio zrobić po trzecim posiłku 20 minut, po czwartym 20 minut, po piątym 20 minut, w międzyczasie wypić aminokwasy 10 minut po treningu. Rozumiesz, dostaniesz takie jasne instrukcje i ty będziesz tego wszystkiego przestrzegał, mimo że teraz, z perspektywy czasu, to myślisz, o chuj. W sensie jakby to nic nie zmieni, ale wtedy, wiesz, Adam oczywiście miał bardzo, bardzo zdrowe podejście do tego, wiesz, nie był jakimś psycholem, mówił, zjedz twaróg, zrób to. No, współpracowałeś z nim, wiesz, jak to wygląda. No raczej był coś pomiędzy WK, a pomiędzy hardkorem typu 2 godziny kardio i Ryż Kurczak, stara szkoła, więc idealnie jakby, uważam, że idealnie wtedy trafiliśmy na siebie i ta współpraca, te przygotowania do tamtych zawodów naprawdę wspominam bardzo dobrze. To były przygotowania do Mistrzostw Polski Juniorów w 2016 roku, gdzie miałem takie żółte włosy, pewnie część z Was pamięta. Które nawiasem mówiąc wygrałeś? No wygrałem swoją kategorię, to byłem Adam Bomer, który wygrał wyższą kategorię. No ale tak, no i wtedy pamiętam, że był pierwszy raz, poczułem smak zwycięstwa i powiedziałem, kurwa, to jest to, nie? To jest coś, co naprawdę... I chyba dopiero zdobycie karty przebiło tamto jakby uczucie, nie? Dobra, powiedz mi teraz tak, graliśmy twojej pierwszej redukcji, mas było sporo. Powiedz mi według jakby ciebie, co jest twoim zdaniem aktualnie jakby twoim największym sukcesem w kulturystyce? Ja wiem, że teraz stoi koło ciebie karta, więc no, oczywistym można by było powiedzieć, że zdobycie karty, no bo to jest taka rzecz, która się pierwsza nasuwa na myśl, ale mnie chodzi o coś troszeczkę innego. O to, że bardzo często jest tak, że każdy chyba zawodnik ma taki, nie wiem, jeden start, jedne przygotowania albo coś takiego, co totalnie zmienia mu w ogóle postrzeganie pewnych rzeczy, czyli nie wiem, albo ze względu na jakieś przeciwności losu coś udało ci się zrobić, czego wydawało ci się, że prawie jest niemożliwe. Ewentualnie
wygrałeś z kimś, kogo wydawało ci się, że nigdy w życiu nie jesteś w stanie ograć, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o takie rzeczy, które tobie najbardziej wryły się w pamięć i były dla ciebie taką rzeczą, której nie zapomnisz do końca życia. Może to być oczywiście wygranie w karty, bo to wiesz, to jest ciekawe pytanie, wiesz? Emocje, które na pewno ciężko przebić. Ciekawe pytanie, bo dla mnie bardziej kształtują porażki, nie? Czyli sukces jest celem, do którego dążę i mam jakby walczę o niego i to jest następstwo, no nie wiem, jakby bardziej kształtują mnie coś, co mi nie wyszło. I to wtedy jakby większą naukę od życia dostaję w momencie, w którym na przykład oddałem się w pewnym momencie. I jakby uczucie tego, że kurwa, no nie dałeś rady, zmiękłeś, no cokolwiek. Generalnie jakby ja wiem, że to odwróciłem trochę twoje pytanie, nie? Mhm, ale właśnie, myślę, że nie. Myślę, że każdy wie, o co chodzi. Ale jeżeli chodzi o takie, no to przygotowania tam, o których wspominałem w 2019 roku, były dla mnie taką porażką. To był mój, powiedzmy, powrót na scenę. Miałem też właśnie czas po MPJ-ach wtedy w 2016, że wpadłem w pewne zaburzenie odżywiania, wręcz mogę powiedzieć. Jakby tak mocne zejście do takiego poziomu tłuszczu wtedy dla mnie, dla mojego organizmu, dla mojej psychiki było, wydaje mi się, że no nie byłem na to gotowy, nie? Wiesz, to też trzeba do pewnych rzeczy dojrzeć. Ja wtedy właśnie odpuściłem, miałem odbicie z 15 kilo, potem próbowałem to zrzucać, nie potrafiłem tej diety utrzymać, czułem się winny, obwiniałem się za to, znowu próbowałem, skończyłem współpracę z Adamem, bo on powiedział, kurwa, albo się ogarniesz, albo nie, i jakby wtedy nasze drogi się rozeszły w taki, nie chcę mówić jakby z kwasem, ale taki raczej, no nie na zasadzie dziękuję zajebiście, tylko tak, że czułem się, że wiesz, że to była, że jakby ja, no, osoba, którą darzyłem ogromnym zaufaniem i która mnie darzyła ogromnym zaufaniem i która we mnie wierzyła, ja jakby ją zawiodłem w tamtym momencie, nie? No i wtedy pamiętam, że poszedłem sobie w trójbój. Trójbój był dla mnie takim oczyszczeniem. Tam, kuźwa, wiesz, Nutella, drożdżówki, generalnie wyje bongo totalnie w co jesz, masz być silny. I wtedy tak naprawdę od tego czasu no jakby jedzenie uznałem za coś, co po prostu jakby no, uzdrowiłem tą relację, może tak, bo to, żeby być kulturystą z zaburzeniami odżywiania, no to jest ciężko, nie? W sensie męczysz się psychicznie, też jeżeli, no nie wiem, no to jest temat pewnie na rozwinięcie z jakimś psychologiem i pewnie często dotyka młodych zawodników po startach, bo myślę, że każdy po jakimś starcie miał coś takiego, że po prostu leciał w tango i się nie mógł zatrzymać. Potem tego żałował, obwiniał się i to dalej było takie napędzające się koło, gdzie no jakby i wtedy pamiętam, że no jakby uznałem, że kulturystyka nie jest dla mnie. Jeżeli ja mam mieć przez to gorsze samopoczucie, gorzej się czuć, to nie jest dla mnie i dopiero później w 2019 roku postanowiłem, że wracam na scenę i tylko wtedy tamte przygotowania były zupełnie nie tak, jak być powinny, nie? Bo zacząłem tak naprawdę z totalnego offa, gdzie nie trenowałem, nie jadłem i nagle, wiesz, zacząłem jakoś wyglądać i uznałem, okej, chcę wystartować, a nie byłem w zupełności gotowy na to, żeby wystartować. I wystartowałem z formy, nie byłem zadowolony, wygrałem zawody, ale zawody typu Musclemania, które no jakby nic nie znaczą i no wiesz, miałem jeszcze dalej startować, nie wystartowałem, właśnie odpuściłem. I wtedy tak poczułem do siebie taką, no kurwa, albo coś robisz na 100%, jeżeli chcesz startować, to kurwa, robisz to i po prostu nie ma, że... No musisz po prostu być zdyscyplinowany, musisz być od A do Z, ułożyć w to serce, bo wtedy przyjdzie wynik. A jeżeli chcesz to robić, nie wiem, dla ego, czy dlatego, że żeby coś komuś udowodnić, To jest zła motywacja i to cię do niczego nie doprowadzi, tylko do jakichś tam czarnych zakamarków twojego umysłu, nie wiem, no, nawet depresji czy jakichś smutnych stanów, nie? Właśnie to ja myślę, że dlatego mówię, że każdy wie, o co mi chodzi i dlaczego nie zmieniłeś mojego pytania, bo to jest właśnie chyba twój największy sukces kulturystyczny, czyli dojście do takiego pułapu myślowego, gdzie jakby udało ci się wyjść
z czegoś, co mogłoby się wydawać totalną już dupą, nie? Więc to jest taka rzecz, która na tyle odciska chyba na kimś piętno, że już raczej tego nie powtórzysz, nie? Wiesz, jeżeli to powtórzę, to w zupełności świadomie. Na zasadzie nie chcę startować, mam wyjebane, chcę się, teraz mam czas, że będę robił to, co chcę i jakby biorę za to pełną odpowiedzialność, a nie szukam winnych, nie obwiniam siebie, podejmuję decyzje, które i biorę jej konsekwencje na barki. To jest chyba, wiesz, dorosłość, no. Dorastasz w pewnym momencie, bierzesz odpowiedzialność za to, co robisz i wiesz, że po prostu, jeżeli będziesz tak robił, to taki będzie efekt, no. I tyle. Więc tutaj no, myślę, że to był taki moment, który zmienił moje myślenie. Potem były pre w 2020 roku, gdzie wspólnie z Mariuszem Tomczukiem się szykowałem do zawodów. Wtedy wystartowałem w Londynie, w Alicante też, NPC i na końcu w Warszawie. Czyli wtedy też były trzy starty i uważam, że wtedy na tamten moment wniosłem swój najlepszy pakiet, jaki mogłem. Wróciłem do tego, jakby do tego, no czułem, że wiesz, że wszystko poszło tak, jak trzeba. Wiadomo, mogło być lepiej, gorzej, ale nie straciłem przez żaden moment tego fokusu na celu i wiesz, do końca starałem się no, dać z siebie ile mogę, nie? No wtedy jakby moja Paulina zaszła w ciążę. No inne rzeczy były ważniejsze w tym momencie, więc miałem półtora roku przerwy między sezonem, to był jesienny sezon 2020, no a tym sezonem teraz, który no zakończył się, jak widać, dla mnie ogromnym sukcesem, z czego jestem mega zadowolony, dumny i no jest fajnie. No i ta przerwa, powiem ci, że była bardzo mocno produktywna, bo tak jak mówiłeś już na materiale u Dawida, bardzo dużo udało ci się poprawić, bardzo dużo udało ci się też zrozumieć, nie? Pod względem tego, co mówiłeś odnośnie pozowania, prezencji scenicznej, podejścia mentalnego do samej kwestii w ogóle startów w zawodach, bo to jest też bardzo ważne i chyba trochę za mało się to, o tym mówi, o tym tak naprawdę, co to dla każdej osoby poszczególnie znaczy, nie? Taki start w zawodach, bo trochę teraz się wszystko, mam wrażenie, przez social media spłyca do takiego pokazywania po prostu formy na scenie, a wydaje mi się, że kiedyś nie do końca o to chodziło, nie? Kiedyś to też kulturystyka to była taka bardzo zwarta komitywa, ludzie się jakby znali, każdy się wspierał, mimo tego, że każdy sobie konkurował i było tak trochę raźniej, że tak powiem. Teraz to nawet widać gdzieś w komentarzach na Instagramie i tak dalej, że zawodnicy potrafią wiesz, sami sobie gdzieś tam cisnąć, czy robić jakieś takie, jak łapać miechujki i tak dalej, co no jest, uważam, no wiesz, no na własnym podwórku tak robić to tak trochę jest słabo, więc no ale to już jakby jest kwestia bardzo też indywidualna i zależna od wychowania poszczególnych jednostek, więc to jest też temat na inną rozmowę. Dobrze, jesteśmy w momencie, w którym muszę zadać to pytanie, czyli jak długo zajęło ci zbudowanie tej sylwetki, którą masz teraz i przede wszystkim, czy jak zaczynałeś trenować, to miałeś świadomość tego, jak długo w ogóle potrzeba do tego, żeby zostać zawodnikiem i żeby wyglądać na poziomie? Wiesz co, no, zacząłem trenować, miałem 17 lat, czyli 11 lat temu, no, ale tak jak mówiłem, pierwsze 3-4 lata to było po prostu chodzenie na siłownię, gdzie mógłbym z wiedzą, jaką mam teraz zrobić, to co zrobiłem przez 4 lata, pewnie w pół roku. Gdybym serio stwierdził, ok, robię to, jem tak i biorę to na poważnie, no to myślę, że mógłbym ten czas skrócić pewnie o połowę, ale uczysz się na błędach, nie zmieniłbym nic w swojej drodze. Uważam, że każdy etap był potrzebny i te doły, i te nieudane zawody, i te przygotowania, które mnie zmiażdżyły psychicznie, z których potem musiałem wychodzić. Te wszystkie rzeczy czegoś mnie nauczyły, więc no jakby jestem wdzięczny za drogę, którą przeszedłem i uważam, że wcale zdobycie szybko celu, osiągnięcie szybko sukcesu, łatwo, na zasadzie wyjdziesz, wygrasz, fajnie, nie buduje ci tak charakteru i nie da ci tyle satysfakcji, co właśnie, wiesz, bycie blisko, ciśnięcie, kurde, prawie to mam, już na wyciągnięcie ręki, już i wiesz, że jak dociśniesz, to zrobisz, nie? I to cię motywuje. To jest cały czas to. No a czy wiedziałem, ile to zajmie? Wiesz, no nikt z nas nie wie, nie? I nie wiesz też, kiedy to się skończy. Kiedy uznasz, że już jest okej i że to jest niekończąca się historia, no. Więc
Więc gdyby ktoś mi powiedział, że 11 lat będę musiał, no powiedz, dobra, te 3 lata sobie odejmijmy, jakby ktoś powiedział, że 8 lat zajmie mi dojście do takiej sylwetki, pokazałby mi zdjęcie moje z teraz. Wiesz co, no, nie wiem, jakby zareagował. Raczej bym nie chcę mówić, żebym stwierdził, że a to nie chcę, bo ten proces jest piękny. Nie chodzi o sam efekt finalny, nie? Wiesz, jak już masz sylwetkę, na którą patrzysz i która ci się podoba i mówisz, kurwa, chciałem tak wyglądać, albo najlepsze jest, nie wiem, czy tak też masz, jak kiedyś widziałeś chłopa, który wydawał ci się doprany, że on wygląda za, nie wiem, jakiś WF-ista w szkole, jakiś starszy kolega z osiedla, jakiś ktoś, kto nawet nie był kulturystą, ale po prostu widać, że ćwiczył, był umięśniony i był jakby lepiej zbudowany niż przeciętny. Wydawało ci się, kurde, jak tak będę wyglądał, to już mi wystarczy. A teraz jakbyś spojrzał na tego gościa, jak wyglądał wtedy, to byś tak powiedział, no kurwa, wiesz. Czy niestety nie miałem nigdy jeszcze takiej sytuacji, że patrzyłem na swoją sylwetkę i stwierdziłem, że o, jestem zadowolony z tego, jak wyglądam. Ale generalnie to, o czym mówisz, czyli o popatrzeniu na inne osoby i stwierdzaniu, że wiesz, no, kiedyś mi się wydawało, że ktoś był mega duży, no to jest tak. Chociaż dalej mam tak, że mimo tego, że na przykład są zawodnicy, którzy teoretycznie są ode mnie może nie mniejsi, ale na przykład porównywalni, to robią na mnie większe wrażenie niż ja sam, więc to też jest taka rzecz chyba, którą jest ciężko gdzieś tam z głowy wyplewić. A ja się zapytałem o to, czy wydawało ci się, że tak długo zajmie ci się w budowaniu tej sylwetki, bo ja pamiętam, jak zaczynałem, to ja już to wielokrotnie mówiłem, ale naprawdę tak było. Ja myślałem, że pójdę w tym okresie międzywakacyjnym przed szkołą i w 2 miesiące dopierdolę jak Arnold Schwarzenegger, a później przestanę trenować, no bo już po co będę trenować, jak już wyglądam jak Arnold. I tak sobie wyobrażałem w ogóle całą moją karierę kulturystyczną, wydawało mi się, że tak to wygląda, nie? Że idziesz, przyciskasz 2 miesiące, jesteś ogromny i dziękuję bardzo, no bo wiesz, no jak mogę nie urosnąć, jak będę trzymał dietę i trenował. To wydawało mi się, że to jest oczywiste. Ludzie po prostu nie wyglądają, bo nie trzymają diety, nie trenują, a jak trenujesz, to jesteś ogromny. Więc to jest taka rzecz, która... Ja przypominam, że ja nie byłem młody bardzo, jak zaczynałem trenować, bo tam miałem te 19 lat, więc to już jest taka świadomość, która powinna mi wystarczyć do tego, żeby wiedzieć, że tak to nie działa. Wstyd się przyznać, ale tak nie było. No, ja byłem człowiekiem bardzo wielkiej wiary i wydawało mi się, że jak chcę, to 2 miesiące to jest wystarczający czas na to, żeby zostać Arnoldem Schwarzeneggerem. Nie będę się ciebie zadawał ci tego pytania, chociaż mógłbym, bo bardzo ładnie się rozwinąłeś na ten temat w ogóle w początku naszego materiału, mówiąc o tym między innymi, że na przykład nie miałeś sylwetki, do której się jakby bezpośrednio inspirowałeś zaczynając, no bo Phil Heath był na topie, nie było klasyka i tak dalej. Mam takie pytanie właśnie odnośnie tego, jak widzisz swoją sylwetkę w przyszłości, czyli czy chciałbyś na przykład startować w 212, w Open i tak dalej. Już 212 to u ciebie to chyba bez nogi. Ale no, do open sylwetki wiem po prostu z tego, co mówiłeś, że nie dążysz. Natomiast do klasyka masz jeszcze całkiem spory limit, bo tam mówiłeś bodajże, przepraszam, chyba nie chcę pomylić, 6 albo 7 kilo. 6 kilogramów. No, teoretycznie 5. Limit jest o 5 kilo większy, no ale wiadomo, że to zbijać jeszcze można pewnie na kama zawsze trochę więcej, nie? Więc jak sobie wyobrażasz teraz przeprowadzenie tego okresu, nie wiem, czy można to nazwać off-seasonem, bo jak już jest prosem, to już nigdy nie ma offa, tylko jest season cały czas. Zresztą każdy zawodnik tak powinien podchodzić do tego. Ja nie mówię tutaj oczywiście o środkach, tylko o zapierdalaniu na treningu i otrzymaniu michy, bo jak no nie każdy jest Kevinem Lewronem, że może się bimbać 8 miesięcy, żeby sobie później przygotować się przez 3 i wyjść, nie? Więc jak sobie to wyobrażasz, ten okres? Gadaliście już z Adamem o tym, jak to powinno wyglądać, jak to rozplanujecie? Wiesz co, no tutaj jakby Adam i Krzysiek Michalski, level perfect, jakby jest mózgiem operacji. Czyli tak, nie wspomniałem, u Dawida trochę więcej o nim wspominałem i tutaj u ciebie też chciałbym również napomknąć o nim, bo Adam Zucker był moim trenerem w kwestii przygotowania formy, w kwestii jedzenia, treningu. Trening w sumie układałem sobie sam. Dieta, suplementacja i cały proces jakby matematyczny. Nie?
Dodajemy, odejmujemy, robisz to, 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 tamto. Oczywiście też wsparcie mentalne, bo jednak trener musi w ciebie wierzyć. Adam od początku mówi, wiesz, jak mu napisałem 5 czy 6 tygodni przed zawodami, że w raporcie, wiesz co, tam dodałem sobie po 5 czy 10 gramów białka do posiłku, kurwa, tak mnie zjebał. Klasyczny mail od Adama. I to, tak, mail do Adama, zaparzasz herbatę, żeby przeczytać. Tak, ja mówię, czekaj, popcorn. No generalnie to właśnie, ale napisał mi to i dostałem wtedy naprawdę kopa. No coś na zasadzie, słuchaj, no albo chcesz być kurwa pro, albo chcesz tu coś dodasz, tu coś odejmiesz. W tym momencie to nic nie zmieni, ale chodzi tylko o mental. Wiesz, i tu ma, i jakby układał mi tą głowę pod tym kątem i jakby do samego końca we mnie wierzył, do samego końca, no jakby cały czas ten proces był bardzo, no kurde, to już, ja nie wiem, z Adamem byśmy się opogadać, bo to, co się, jakby to, jak mój organizm reaguje, jest tak dziwne dla niego przynajmniej, no on tak jakby twierdzi, że ja, wiesz, śmiesznie, bo my z Rzyszem zaczęliśmy sezon, postanowiliśmy sobie pewne cele, zaczęliśmy, jak nawet redukcję zacząłem miesiąc szybciej chyba niż on. On tam nigdy ze zrobieniem formy problemu nie miał. No i też zajebiście, bo jakby Rzysz był obok, no ekipa, jakby cały team w tym roku, i to jest bardzo ważne, żeby mieć ten team, nie? Miałem, wiesz, miałem Krzyśka od pozowania, który totalnego drewna. Ja zrobię kiedyś jakieś porównanie, na razie nie mam do tego głowy, ale naprawdę od razu tutaj jeszcze u ciebie chciałbym, jeżeli ktoś szuka pomocy w pozowaniu, nawet zawodnicy naprawdę, którzy są, wydaje im się, że dobrze pozują, że mają dobre sylwetki, a sędziowie ich na zawodach nie doceniają, albo uważają, że ktoś wygrywa, kto jest w gorszej formie, gorzej wygląda, bo na Instagramie ma, nie wiem, na zdjęciach wygląda lepiej od niego, no to zapraszam do Krzyśka na pozowanie, gdzie naprawdę... No to, jak on zmienił moje podejście i Rzyszta podejście do kwestii prezencji scenicznej, bo tu nawet nie chodzi o pozowanie, chodzi o zbudowanie osobowości scenicznej, którą ty zaczarujesz sędziów. Ty masz sprawić, że sędziowie będą na ciebie patrzeć. Im dłużej sędzia na ciebie patrzy, tym więcej znajdzie u ciebie plusów. Jeżeli nie przykujesz jego uwagi na pierwszy moment, nie mówię, żeby robić to żółtego irokeza, ale żeby się uśmiechnąć, żeby wyjść z pewnością siebie, trzymać brzuch, być napiętym, starać się od razu zaznaczyć swoją dominację na scenie. Nie chodzi o, wiesz, o bycie, rozpychanie się łokciami, o to, że ty chcesz tam być, czujesz się dobrze, jesteś luźny, ale jak trzeba, to jesteś kurewsko twardy. Wiesz, o co chodzi? Nie chodzić, wiadomo, klasyk, ciężka, męska, to wszystkie, każda z tych kategorii ma zupełnie inne kryteria oceniania, zupełnie inaczej te sylwetki mają być odbierane, mimo że często zawodnicy z klasyka startują w męskiej fizyki, jakby szerokie barki, wąskie biodra, duże plecy, men's physique classic to przecież to zupełnie inne sylwetki i tutaj z Sabiną Derdą, też sędziną w Alicante, rozmawialiśmy o tym i ona bardzo nam to nakreśliła, a Krzysiek, który też w 2019 roku Level Perfect jeździł po zawodach NPC jako pierwszy Polak, wtedy jeszcze z Mariuszem Tomczukiem, z Adą Kaczmarek, zanim zdobyła pro, Mariusz Tomczuk, zanim zdobył pro, też mieli takie tournée po Europie. No to on wtedy tak naprawdę zgłębił bardzo mocno NPC, zasady oceniania w NPC, bo to też od federacji dużo zależy. Więc jeżeli ktoś myśli o startach w tej federacji i chce zajmować wyższe lokacje, bo ja nie mówię, że Krzysiek cię ustawi, sprawi, że wygrasz zawody, jeżeli nie będziesz miał sylwetki, którą wygrasz zawody, ale jeżeli jesteś porównywalny z zawodnikiem, który umie pozować, robi to pewnie, dobrze, i wie, co robi przede wszystkim, to wygrasz, nie? Znaczy to jakby on wygra, ten, który jest przygotowany. Więc tutaj naprawdę pozowaniem można bardzo, bardzo, bardzo dużo sylwetek uratować, bardzo dużo sylwetek zmienić i sprawić, że nawet te przeciętne sylwetki będą wyglądały fajnie, dobrze, lepiej, nie? Więc tutaj jakby Krzysiek był tą częścią prezencji scenicznej, flow. Przy okazji jest to niesamowity człowiek, który też na każdym etapie przygotowań cały czas wierzył, był zawsze, kiedy go potrzebowaliśmy razem z Rzysztem, bo my w sumie
wspólnie w trójkę, dużo czasu spędzaliśmy, wspólnie się nakręcaliśmy. No Adam super, tak jak wspominałem, no on jest prep coachem, więc on tutaj trzymał mózgiem operacji. No Paulina, która też mnie, moja Paulina, która mnie żonka wspierała w przygotowaniach od tej strony domowej, obowiązkowej i tak dalej. Też no, udało mi się pomiędzy startami, pomiędzy 2020 rokiem, a teraz tak poukładać sobie sprawy życiowo, finansowo, zawodowe, że byłem w stanie sobie pozwolić na 2 miesiące niepracowania. No bo pracowania bardzo mało i robienia minimum, które jakby zapewniłem sobie jakiś pasywny dochód, coś tam odłożyłem, coś tam sobie poukładałem tak, żeby te rzeczy działy się same, beze mnie. I jakby czułem się spokojnie, że mojej rodzinie niczego nie zabraknie, a ja mogę się w 100% skupić na przygotowaniach. I to było kurewsko ciężkie, zwłaszcza jak wiesz, jeden start zagraniczny, drugi start zagraniczny i tak naprawdę tylko wiesz, 300 euro wejściówkę w start zawodach, kolejne, Uberek 20 euro, 50 euro, brązowienie, to tamto, nie? Więc to na pewno, jeżeli ktoś myśli o startach zagranicznych, to musi się też na to przygotować, nie? Bo to jakby po kieszeni mocno pociągnie, albo dać sobie czas na poukładanie sobie właśnie takich tematów. Więc tutaj też jakby moim teamem można powiedzieć, że byli moi współpracownicy, moi wspólnicy, z którymi gdzieś tam działam i oni też zrozumieli, że to jest czas, kiedy ja muszę się w 100% poświęcić na to, jeżeli chcę osiągnąć ten cel. Bo tu nie ma półśrodków. To nie są, kurwa, zawody w Sopocie. Nie ujmując oczywiście zawodnikom w Sopocie, to już są najwyższej rangi zawody w Europie i szczerze, przynajmniej, wiesz, nie mi oceniać, ale rozmawiając z sędziami, rozmawiając z zawodnikami, którzy gdzieś tam śledzili te zagraniczne zawody, no to mówili, że poziom w tym roku był naprawdę bardzo wysoki, nie? Czyli generalnie ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu ten poziom rośnie i to nieproporcjonalnie szybko do lat poprzednich, bo naprawdę z roku na rok te sylwetki stają się tak kuźwa, nie wiem, dopracowana, nie wiem nawet jak to nazwać, ale każdy wie o co chodzi, wiesz, i gęstość, i prezencja sceniczna, i kwestia jakości nawet, wiesz, skóry, czy kwestia takich rzeczy jak jakość tej sylwetki, w sensie od strony szczegółów i tak dalej. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się nagle stało, ale idzie to w takim fajnym kierunku i to zwłaszcza widać właśnie po tej kategorii klasycznej, gdzie ta forma jest kurewsko ważna. To jest niesamowite, co chłopaki robią. Zresztą miałeś do czynienia teraz możliwość startowania z elitką teraz najbardziej popularnych chłopaków, więc wiesz, jak to wygląda pewnie od strony backstage'u, a tam tak naprawdę można zobaczyć najwięcej, bo zdjęcia to wiadomo, jak to jest, różnie to bywa. Natomiast no to są kosmici, nie? No nie ma co się tutaj oszukiwać. No to są papierowe skóry, to jest naprawdę, naprawdę kupę włożonej pracy i też jest bardzo fajne, że mówisz o tym, jak istotna jest kwestia posiadania silnego, dobrze zwartego teamu, bo mimo tego, że kulturystyka jest sportem bardzo indywidualnym, bo taka jest niestety prawda, często się mówi, że jest to taki bardzo egocentryczny sport, niemniej jednak bez tych wszystkich ludzi, bez wsparcia, nie wiem, żony, bez wsparcia trenera, bez wsparcia przyjaciół, no nie da się tego zrobić. Bo po prostu jest taki moment, w którym głowa się wyłącza, myślenie takie świadome przestaje być obecne i zaczynają się wiesz, jakieś głosy w głowie, których normalnie człowiek z normalnym poziomem cukru nie ma. Więc no, trzeba to brać pod uwagę. Trzeba to brać pod uwagę, bo to są niezwykle istotne kwestie, o których bardzo wiele osób zapomina i później właśnie wychodzą różnego rodzaju kwiatki, czy problemy z natury psychologicznej, czy problemy z przygotowaniem w końcówce, czy problemy ogólnie później hormonalne, bo niektórzy, zwłaszcza kobiety, lubią bardzo przesadzać z pewnymi rzeczami, a tam u nich układ hormonalny jest no niezwykle czuły, więc to jest taka rzecz, o której warto na pewno głośno powiedzieć i fajnie, że taki duży nacisk właśnie na to kładziesz, bo przed sekundą słuchałem też u Dawida i bardzo dużo też się wypowiadałeś właśnie o tym, jak cię to pchało do przodu i mam nadzieję, że też wiele osób weźmie sobie to do serca, że nie ma co się wyłączać na osoby trzecie podczas przygotowań, bo to jest zazwyczaj kontrproduktywne po prostu. Znaczy musisz mieć dobry zespół, nie? To jak jeszcze dokończę, bo jak masz osoby,
które zasiewają ci ziarenko wątpliwości. Wiesz, jak to jest. I to jest przykre. To jest nawiązanie do tego, co mówiłeś wcześniej o tym wbijaniu szpil, czy że ktoś tam sobie ciśnie. Wiesz, jak ktoś jest szczery i ci w twarz powie, gościu, kurwa, nie wiem, no, chujowo to robisz, nie podoba mi się, ale wiesz, i jest w tym szczery i nie ma z tym problemu, okej. Okay. Najgorzej są takie, kurwa, żmije, nie? To wiesz, to ci mówią, stary, zajebiście, ciśniesz, jedziesz, a potem, wiesz, no ja nie wiem, wiesz, tam trochę ciężko może być, stary. Ja nie wiem, wiesz, to już są międzynarodowe zawody, to nie jest tak, że tam ty jedziesz i wygrasz, wiesz, to ciesz się z tego, wiesz, ciesz się z tego top 3, to i tak jest dobrze, wiesz. A zamiast cię pchać do przodu i mówić ci, kurwa, jak Adam na przykład, wiesz, liść, mówisz, stary, mamy 2 tygodnie, ostatni start, zęby w ścianę, kurwa, i napisał mi esej o jakimś triatloniście, który przez 48 godzin pływał, taką miał silną psychikę, więc wytrzymasz. Co masz nie zrobić, po prostu wytrzymasz, nie? A wiele osób, nie wiem, bliskich, nawet które teoretycznie życzą ci dobrze, ale boją się o ciebie, nie wiem, widzą jak cierpisz, widzą jak jesteś wkurwiony, zmęczony, jak to oddziałuje na całe twoje otoczenie, no bo nie oszukujmy się, nawet jak masz ten team, no to kto obrywa najbardziej, nie? Najbliżsi. Kobieta, matka, nie wiem, najbliżsi znajomi. Znajomi to cię oleją. Kobieta często, wiesz, już jest związek wisi na włosku, tych ostatnich gdzieś tam, zwłaszcza jak masz kobietę, która nie wie, z czym się wiąże kulturystyka, jak ty się czujesz, jak to wpływa na twój organizm. Jedyne, co powiem ci szczerze, mi dawało taką szczerą radość i kiedy w tym momencie, wiesz, no, jakby nie potrafiłem być zły, smutny, zmęczony, to wiesz, jak widziałem moją córkę, nie? Bo to jest czyste, wiesz, czyste dobro. To jest coś, co ci nigdy nie życzy źle, nie chce dla ciebie. Ona chce, żebyś ty tylko był i żebyś jakby jej okazywał swoje uczucie. I mimo, że wiesz, byłeś zmęczony i naprawdę momenty, że wiesz, leży na kanapie, po prostu ręką ją głaszczę albo zabawką, leży na dywanie i jeżdżę jakimś konikiem zabawkowym sobie, no to ona już, to jej wystarczyło, nie? I tak bardzo, wiesz, no bardzo jakby te wyjazdy same spowodowały, że no też teraz jej z nami nie ma, więc no jakby tęsknię i to jest takie ciężkie dla rodzica, dla matki to już w ogóle, taki ok, wiesz, no ale jakby, no nie wiem, no to zupełnie te przygotowania były inne i uważam, że każdy, i też gdyby nie Rzyszt, to myślę, że ten sezon tak bym, nie byłbym w stanie tak długiego sezonu pociągnąć, nie? Bo zawsze był jeden start, 2 starty i na 3 starcie już się wysypywałem. Po prostu stwierdziłem, pierdolę, to już mi się nie chce, mam dość. Mój organizm mówi mi, stop, już nie chcę. A tutaj wiedziałem, że zaplanowaliśmy, kupiliśmy bilety lotnicze, powiedzieliśmy sobie przede wszystkim, bo tam, że wiesz, rzuciliśmy sobie, zawsze masz powiedzieć, że się czułem, złapała mnie kontuzja, zerwałem sobie mięsień i dlatego kończę sezon, bo coś tam, nie? Wiesz, ile jest historii osób, które tam szumnie dają, mówią, że zrobią coś, a nagle tak naprawdę... Klasyka gatunku, trawienie siadło w ostatniej sekundzie. No. Tak, no wodą podszedłem, bo coś tam się zestresowałem, albo wiesz, albo coś, nie? No a tutaj, jak wiesz, z Grzysztem byłem obok i on, jego organizm jest tak skrajnie różny, że on od Szeru, czyli od zawodów w Rzymie, które były 2 tygodnie temu, on jechał 600 węgli, 500 węgli, kardio to robił tyle, co nic, bardzo dużo pozował, bo on jakby wiedział, dostał feedback i jakby... Nie wiem, czy sobie wkręcił. Może po części tak, ale nawet jeżeli, to i tak zadziałało. Bo jeżeli jest placebo, które działa, to działa, nie? Jasne. Że musi pozować. Że pozowaniem jest w stanie wygrywać z większymi. I jakbyś zobaczył top 5 teraz na Olimpii, to on opierdolił takich koni, oni z 15 kilo więcej od niego ważyli. I to nie, że jakieś pokraki. Stary, kurwa, bary, łapy, kloty, męż fizyki takie. Rzysz, na pewno nie wiem, czy tam go śledzisz, czy nie, jak sprawdźcie koniecznie, bo gość jest, ma 40 teraz 1 lat, a kurwa robi rozpierdol taki, że nie jeden 20-parolatek mógłby się od niego uczyć luzu i podejścia do życia, takiego bezstresowego i takiego no po prostu radości z tego procesu. No to Rzysz jest suchy w chuj, nie? On jest no praktycznie zawsze najlepiej dociętym zawodnikiem na zawodach. Fakt, że
jest około, nie wiem, no 5, 10, 15 kilo lżejszy od innych zawodników, nie ma jakichś niesamowitych proporcji, to znaczy super wąskiej talii, nie wygląda jak freak, ale jak się ustawia i ta jakość mięśni, to jak on z jaką pewnością siebie i to jak bardzo dopracował pozowanie, sprawia, że ta sylwetka jest zajebista i sędziowie to widzą i sędziowie to doceniają. Nie? Więc tutaj naprawdę on jest na przykład świetnym przykładem tego, że pozowaniem i wiarą w to, wiesz, bo ktoś przyjdzie, popozuje mi, nie, kurwa, mam za małe plecy, nie, mam za małe dwójki, nie, tutaj, wiesz, tutaj klata, no, nie zmienię tego, nie będzie lepiej, dużo lepiej. Nie wierzy w to sam, że tą sylwetkę można obrócić o 180 stopni, nie? A czasem jest tak, że wiesz, wystarczy naprawdę lekki ruch biodra, lekka zmiana ustawienia miednicy, dosłownie niuansik, który spowoduje, że nagle wow, nie? Że nagle coś, że sylwetka, która była przeciętna i która, tak jak użyszta, zajmował, nie wiem, 8, 10 miejsce w Pro Qualifier w Polsce, nie na Olimpii, tylko zajmował u Piotrkowicza jeszcze rok temu jakieś ogony, no teraz top 3 w Portugalii na Olimpii, gdzie dołożył może 2 kilogramy mięśni, kilogram mięśni, jakość zajebista dalej, w sensie docięcie, forma startowa cały czas ta sama, świetna, masy mięśniowej niewiele więcej, a 10 miejsce u pana Roberta, a 3 miejsce na Olimpii w Portugalii, na najlepiej obsadzonych zawodach amatorskich, no to mówi samo za siebie, nie? Ja właśnie miałem mówić, że Rzysz to jest taki człowiek, który zdaje, daje takie wrażenie takiej osoby, taki YOLO type guy, wiesz, taki, że jak mówiłeś, że już miałeś dość i tak dalej, to wyobrażasz sobie takiego Rzyszta, no to lecimy, wiesz, taki, on ma takie podejście strasznie, taki luzak, nie, że po prostu co się dzieje, co się stanie, to się stanie, działamy i wiesz, to też jest fajne, żeby mieć kogoś takiego właśnie, zwłaszcza jak masz takie, jak jest druga część teamu taka trochę bardziej wyciszona, nie? Bo zawsze jest takie yin yang, jedna jest taka nadmiernie pobudzona, druga znowu jest od tego, żeby gasić. To fajnie, mm-hmm. że to się u was tak złożyło, że się levelujecie na tyle, że jest to team, który robi robotę, a nie jest tak, że ktoś kogoś zajeżdża za bardzo albo ktoś kogoś dusi za bardzo, bo to też nie jest dobre, nie? Więc, mm-hmm. więc fajnie, że w ogóle takie historie można posłuchać, że to się w ogóle jeszcze dzieje, nie? Że są takie teamy prosperujące zwarcie, bo miałem wrażenie, że kiedyś to tak działało trochę, jak był jeszcze Polski Związek i były te wyjazdy kadrowe, że faktycznie wszyscy tam jakoś w miarę ze sobą dobrze żyli i ta kulturystyka była jakaś taka wspólna, a teraz tak to trochę już pogasło, że tak za bardzo to nawet zawodnicy na backstage'u nie chcą ze sobą pogadać, a co dopiero, wiesz, żeby mieć jakieś kontakty takie bliższe. Nie będę się Ciebie pytał, jak, czy coś zmieniłbyś od momentu startu, bo już wcześniej powiedziałeś, bardzo ładnie to zarysowałeś, że nie zmieniłbyś nic, bo to jest proces, który Cię ukształtował i tak jak było, tak miało być. Dzięki temu jesteś w miejscu, w którym jesteś i no i tak, i koniec, kropka. Natomiast chciałbym się zapytać, jak się zmieniło Twoje podejście na przestrzeni czasu do tego całego Twojego procesu, czyli jak teraz podchodzisz do kulturystyki, jak teraz podchodzisz do trzymania diety, do całego tego reżimu i do no, całej tej otoczki kulturystycznej. To no na pewno dojrzalsze moje podejście dużo bardziej. Zrozumiałem, że kulturystyka jest pasją, która, jeżeli masz łeb na karku i umiesz poukładać sobie tematy, może ci przynieść bardzo fajne życie. To pokazują niektórzy zawodnicy, wcale nie bardzo usytuowani polscy medialni. Na pewno wiesz, o kim mówię. Mają swoje przedtreningówki, robią jakieś różne inne rzeczy, występują w filmach i tak dalej, także uważam, że tutaj, jeżeli ktoś ma łeb na karku, to może nawet niekoniecznie najpiękniejszą sylwetką, ale osobowością tworzyć coś niesamowitego. Same starty w zawodach no, dla mnie są spełnieniem sportowym, nie? Ja mam jakby w życiu kilka takich ścieżek, na których chcę się rozwijać. I sport, kulturystyka, daje mi spełnienie w tej takiej sferze budowania samodyscypliny, wiary w siebie, dążenia do celu, jakby
umiejętności przezwyciężania jakichś trudności. No wiadomo, finansowa sfera jest bardzo ważna, bo jednak jak się zatracisz w kulturystyce, nagle się okaże, że wiesz, że kuźwa, nie wiem, mieszkasz, masz 40 lat czy 35 lat, mieszkasz z rodzicami, nie masz nic oprócz kilku medali na półce i tak naprawdę co ci po tym, nie? Więc to też jest jakby trzeba moim zdaniem bardzo ostrożnie nie zatracić się w tym, mieć chłodną głowę. Oczywiście jak jest sezon i już lecisz, to już wtedy nie bierzesz jeńców, ale umieć potem się z tego zdystansować i przemyśleć, w jakim kierunku chciałbyś, żeby to poszło. No my też jakby w sumie jako niewiele, nawet nie wiem, czy jako nie jedyni w Polsce, założyliśmy kanał Zobacz jak wcześniej. My w Rzysztę działamy od 2015 roku. Tam były wzloty, upadki, mieliśmy też taki okres, kiedy no jakby, nie wiem, nie mieliśmy motywacji do robienia tego razem. Dopiero rok temu wróciło nam taki mocny ogień, właśnie między innymi dzięki Krzysztofowi Harskiemu, dzięki temu, że stwierdziliśmy, że nie chcemy tego projektu porzucić i od tego czasu no jakby staramy, no teraz przez te starty trochę wygasł ten kanał, no bo jednak ciężko jest jeździć po świecie, montować, dodatkowo być w prepie i cały czas fikuki i to wszystko, wiesz, za dużo stresu jeszcze montowanie filmików, ogarnianie tego. Ale zobacz, że jak mało zawodników ma swoją markę, ma swój brand, ma coś, co jest ich. Ja myślę, że nie wiem, Piotrek Borecki, przykład pierwszy, który mi przyszedł do głowy, myślę, że Mariusz Tomczuk, myślę, że no Szymon Łada zrobił teraz suplementy swoje, zajebiście. Mega to propsuje, uważam, że super krok. Nawet jeżeli teraz miał przerwę przez to, to jest bardzo dobry krok. Jak on wystartuje, to rozpierdoli, będzie miał ogromną motywację, żeby właśnie dzięki temu no jakby zrobić najlepszą formę, jaką może. No wiesz, mamy takich zawodników jak Mateusz Zagórowski, mamy naprawdę Krystian Wolski, mamy naprawdę niesamowite osoby. Każdy coś tam próbuje, ale zawsze większość zawodników zaczęła robić rzeczy, jak już pewien poziom osiągnęła, nie? Czyli okej, zdobyłam kartę pro, założę kanał YouTube. A u nas na kanale zobaczysz całą naszą historię 7 lat wstecz. Z jakimiś tam małymi dziurami półrocznymi, kilkumiesięcznymi. Możesz zobaczyć, jak kurde wyglądaliśmy, jak myśleliśmy, co mówiliśmy, w porównaniu do tego, co jest teraz, nie? Więc to jest jakby dla mnie zajebiste. Ja bym chciał, chciałbym też skupić się na rozwinięciu właśnie tego, że jednak to jakby jest gdzieś tam jednym z celów takich naszych po sezonie, bo postanowiliśmy sobie coś, zrobiliśmy to i fajnie, no bo duży, bardzo dobry odbiór teraz mamy, dużo osób ma właśnie takie, mówi nam to, co ty, że wiesz, że fajnie, że widać, że jesteście teamem, że to nie jest udawane, że to nie jest na pokaz, na zasadzie, ej, nagrajmy filmik, bo ty masz dużo followersów, ja mam dużo followersów i razem będziemy mieli więcej i dotrzemy do większej ilości osób, nie? My z Rzysztem się znamy, kuźwa, teraz już będzie 7-8 lat i tak naprawdę cały czas nasza relacja, wiadomo, ewoluowała, ale nigdy nie mieliśmy, nie wiem, kilku dni, żebyśmy ze sobą nie pogadali, żebyśmy się nawet nie powkurwiali. Na wyjazdach też, wiadomo, docieramy się, ale no jestem wdzięczny za to, że mam kogoś takiego obok i mam nadzieję, że on też tak samo myśli i chce, żebyśmy wspólnie ten projekt jakby rozwijali, nie? W jakim kierunku, ciężko powiedzieć, ale to jest... Właśnie, tutaj poruszyłeś taki temat, że znacie się 8 lat. Jak to się stało, że w ogóle się poznaliście, gdzie się poznaliście i jak to wyszło, że nagle wymyśliliście ten kanał i żeby z tym wyskoczyć w ogóle? Wiesz co, poznaliśmy się na siłowni w Adrii, w Rumi. Tam w ogóle w 2016 roku WK robiło swoje spotkanie z widzami, też jak na naszym kanale jest relacja, u nich też jest relacja, bo wtedy właśnie z WK trzymaliśmy, ja się wtedy szykowałem do zawodu do MPJ-ów. A my zresztą poznaliśmy się trochę ponad rok wcześniej, przed moimi pierwszymi zawodami, do których tam wspominałem, że szykowałem się sam, że się tak zajeżdżałem i Rzysz był osobą, która mówiła, kurwa, wygrasz, Tomik, wiesz, ja wyglądałem chujowo, turbo chujowo, generalnie to masakra, nie, a on wygrasz, stary, wierzy w ciebie, nie, i to było piękne, że on jakby swoją energią potrafił sprawić, że ty wierzysz w coś, co jest niemożliwe, nie? Jakby to mnie w nim bardzo urzekło, bo był taką
osobą, która miała bardzo dużo energii, której ja wtedy potrzebowałem, właśnie takiej trochę... Z kosmosu. Trochę z kosmosu, dokładnie. Są takie czasem osoby, które jakby myślą outside the box, które nie dają się zamknąć w pewien schemat, które sposób myślenia jest zupełnie inny niż twój i uświadamiasz sobie, że może nawet jest lepszy, albo zaczerpniesz coś o nich, to zbuduje cię jako człowieka, nie? Ale historia była taka, jak się poznaliśmy, pamiętam, że ja byłem trenerem na tej siłowni i żeś tam przychodził, wiesz, ćwiczyć z jakimiś kolegami i kuźwa, to dzisiaj to pamiętam, jak mu zwróciłem uwagę. Znaczy zapytałem się, co robi, nie? Bo on robił na suwnicy Smitha trening Roniego Colemana. I tak mnie przekonywał, jak kurde to jest skuteczne, że on robi ten trening i będzie miał zaraz klatę jak Ronnie Coleman. I to był jakiś trening typu, nie wiem, 12 serii, 10 sekund przerwy, maksymalny ciężar, jakieś cluster sety, zajezdnia taka, że ty byś, wiesz, w piku masy na nie byłbyś w stanie czegoś takiego zrobić, a on to, wiesz, na siłowni gdzieś tam ten. No i jakoś tak się zgadaliśmy, poszliśmy sobie razem na imprezę, bo zaczęło się od tego w ogóle, no to w ogóle historia śmieszna. No zaczęliśmy wspólnie spędzać czas, ale raczej trenować sobie tam przy okazji. Wejdziemy na siłkę, idziemy na piwko, zajaramy sobie blanta, a tam pójdziemy sobie na imprezę, poznamy jakieś dziewczyny, wiesz, była zawsze śmieszna historia, bo on wyglądał młodo, ja wyglądałem staro, ja jestem 10 lat od niego młodszy, więc mówiliśmy laską, że jestem 5 lat starszy, on jest 5 lat młodszy, byliśmy rówieśnikami. Wiesz, no jakieś tak zawsze dużo śmiesznych historii. Poza tym on jest taką pozytywną osobą, że z nim po prostu się fajnie spędza czas, nie? I jakby jak każdy ma swoje przywary, zwłaszcza jak jesteś z nim 2 tygodnie, to już cię wkurwiają pewne rzeczy, ale to jest normalne. Norma. To mimo to jakby no cały czas chcemy ten czas razem spędzać, mamy wspólne projekty. No i wtedy się poznaliśmy i wiesz co, kanał prowadził z nami jeszcze Damian Wegner. Nie wiem, czy Damiana kojarzysz? Tak, 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 jasne. No i był taki moment, że ja z Rzysztem chcieliśmy jakiś kanał założyć. Ja mówiłem, że tam mam takiego kolegę, który też chce coś robić. Damian był mega zajawiony Dragon Ballem i jakoś tak spotkaliśmy się raz w trójkę, nagraliśmy jakiś materiał, potem drugi i w sumie stwierdziliśmy, że założymy razem kanał. No i przez te tam, powiedzmy, raz, dwa, trzy lata ten kanał jakoś tam sobie prosperował. No a potem jakoś właśnie trochę relacja między nami się ochłodziła. Znaczy między mną a Rzysztem nie, ale między Damianem a nami jakoś bardziej. To się nie, wiesz, jakby żaden kwas, nic nie było, jasne, żeśmy się na siebie obrazili. Dalej gadamy, dalej jesteśmy, życzymy sobie dobrze. Po prostu on miał inny pomysł na siebie, inaczej chciał się rozwijać. My mieliśmy inny. W pewnym momencie było tak, że wiesz, ktoś wrzucał filmik, nie było tego teamu. I to bardzo mocno jakby wpłynęło negatywnie na nasz kanał. No bo wiesz, to jest taki kanał, jak ktoś coś wrzuci, nie wrzuci. Tak to mieliśmy zawsze raz w tygodniu wspólne spotkania. Potrafiliśmy się w sobotę czy w niedzielę, szliśmy na trening, myśleliśmy, co możemy nagrać. Spędzaliśmy czas. Nawet jeżeli to był czas nieproduktywny, to i tak był to czas, który buduje relacje i który powoduje, że jakby razem macie, wiesz, głupie pomysły nawet, coś wpadnie, a dawaj, jak mówimy, zrobimy taką serię, gdzieś tam to wtedy się rozwija, a jak jest tak, ja nie wiem, czas, ja muszę iść, tak, szybki trening, ja muszę lecieć, to w pewnym momencie to się wszystko zaczyna się lekać, nie? I rok temu, no i to tak trwało, nie? Rok temu spotkaliśmy się w trójkę, umówiliśmy, powiedzieliśmy Damianowi, że chcemy się spotkać, pogadać tak poważnie, no i przedstawiliśmy mu, jaki mamy pomysł na kanał, jak byśmy chcieli go prowadzić, że mamy gościa, który nam pomoże z montażem, z nagrywaniem, będzie trzeba trochę zainwestować kasy, ale i tak niedużo, nie mamy czasu na to, żeby się jakby samemu tym zająć. No i on wtedy stwierdził, że okej, chłopaki, róbcie to sobie sami, nie mam z tym problemu, nie? Więc jakby no i od tego czasu ten rok, no myślę, że trochę wskrzesił tą energię w nas, nie? I teraz chcielibyśmy jeszcze dalej to pchnąć. No. Myślę, że nasze wyjazdy, teraz te vlogi z tych wyjazdów będzie taki rozpierdol. Nie wiem, kiedy to zmontujemy, kiedy to przygotujemy, ale będzie śmiesznie i będzie na pewno dużo ciekawych. No nie ma, no. Kto pokazuje, wiesz, wieczór przez
w bronzerze, w gaciach włożonych w tyłek, siedzisz, tchniesz i wiesz, i ładujesz. Nie ma czegoś takiego. Coś ci, kurczę, chyba internet podupadł, troszkę cię przylagowało. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze zrozumieli wszystko, ale ja tak, więc liczę na to, że materiał bardzo nie ucierpiał. Generalnie powiem ci, że właśnie faktycznie no, zauważyłem, że gdzieś tam ten wątek trzyosobowy przygasł. Nie będę tutaj ukrywał, ja zbyt mocno nie śledzę waszego kanału ze względu na to, że ja w ogóle mało kanałów polskich śledzę. Oprócz chyba Dawida i podcastów to nie ma chyba nic więcej. Może tam jakieś parę, bo ja głównie kanały zagraniczne. Ale oczywiście wasz kanał podlinkowuję na dole i zapraszam do tego, żeby kto tylko może i jeszcze jakimś cudem, chociaż jeżeli ktokolwiek siedzi tutaj i słucha nas, naszych godzinnych ponad wypocin, to myślę, że już znają cię wszyscy bardzo dobrze i już dawno subskrybują. Niemniej jednak, jeżeli nie, to zachęcam do tego, żeby to zrobić. A ja mam dla ciebie takie pytanie, które jest pytaniem głębszym, od razu mówię. Chodzi mi generalnie o to, co w jest... W ogóle ta nasza gadka taka głęboka jest trochę, co? Nie masz wrażenia? Bo ja jestem w ogóle taki głęboki chłopak jestem. Ty taki... jesteś głęboki chłopak? Taki, wiesz, niepozorny, ale intelektualista. Nie no, śmieję się oczywiście. Chodzi mi generalnie o to, że chciałbym zapytać cię, co jest dla ciebie najtrudniejsze w byciu kulturystą. Natomiast wiesz, no nie będę się tutaj mówił, nie chodzi mi może o tyle, że trening czy tam dieta, bo to są takie rzeczy, które są raczej oczywiste, tylko bardziej może jakieś kwestie, nie wiem, związane właśnie z rodziną, z aspektem jakimś takim społecznym, socjalnym, czy też z pogodzeniem niektórych rzeczy w życiu i tak dalej. Chodzi mi o coś takiego troszkę głębszego niż rzeczy, które powinny być oczywiste i rutynowe, no bo to tak jakby zapytać się, co jest dla ciebie najtrudniejsze, będąc piłkarzem i ktoś ci powie, no kopanie w piłkę, bo to jest takie trochę za mało konkretne. Wiesz, o co chodzi? Wiem, o co chodzi, jasne. Wiesz co, no jakbyś tak zastanowić, to wydaje mi się, że w byciu kulturystą najtrudniejsze jest dla mnie znaleźć ten złoty środek między właśnie rodziną, związkiem, czasem dla kobiety, poświęceniem jej uwagi. Nie oszukujmy się, ale kulturystyka jest sportem w tym końcowym etapie bardzo egoistycznym, a ta osoba obok jest, a nie czuje się doceniona, mimo że robi bardzo dużo, nie? Ty jesteś ważny, ty musisz zjeść, ty musisz iść na trening, ty musisz robić to, tamto, tamto, tamto. I też zależy, no, jaką masz kobietę, no. Niektóre to znoszą lepiej, niektóre gorzej, wiesz, gwiazdeczki, które muszą być w centrum uwagi, świecić, nagle ty ją w ogóle olewasz, nie zwracasz na nie uwagi, no to taki związek może się szybko rozsypać, jeżeli osoba nie rozumie, że jeżeli chcesz wygrać, to tak musi być. Ty musisz wejść w ten mindset dominacji mistrza, nic cię nie obchodzi, ty masz swój cel, do którego dążysz, nie? I nad tym cały czas staram się pracować. Mam nadzieję, że jakby jest lepiej, ale myślę, że to jest dla mnie najtrudniejsze, żeby właśnie nie dać tej drugiej osobie odczuć tego, że jakby, nie wiem, że jej potrzeby nie są dla mnie ważne, albo że okazać jej miłość, wiesz, w taki sposób, żeby ona to poczuła. No, nie wiem, czy tak masz. Wydaje mi się, że to jest spowodowane długim deficytem kalorycznym, niskim poziomem tłuszczu, zaburzeniami hormonalnymi, środkami, które bierzemy przed startem. Wiele różnych czynników, stresem nałożonym na organizm, ilością obowiązków, które musisz odhaczyć dzień po dniu, żeby ten prep szedł w tym kierunku, w którym trzeba. Ale no jakby... chciałem to jakoś ładnie ubrać słowa. No. Generalnie jakby tracisz trochę tą drugą osobę z takiego horyzontu. Radaru, nie? Tak, ja wiem dokładnie, o czym mówisz, bo to jest rzecz, pod którą się podpisuję obiema rękoma, bo... No jest to naprawdę, naprawdę super trudne, zwłaszcza, wiesz, moja Sylwia na przykład też startuje, przy czym ona jest taką osobą, która jest
trochę na to odporna. Wiadomo, jakieś tam swoje humorki ma i tak dalej, ale ona jest takim człowiekiem, że jest bardzo, bardzo czuła i otwarta na drugą osobę. Ja jestem raczej takim człowiekiem bardzo zamkniętym i zawsze miałem z tym problemy, że ciężko mi się było na drugiego człowieka otworzyć, więc prep to jeszcze, wiadomo jak to jest, jak to się mówi, nie? Że w kulturystyce ci, co są agresywni, się stają bardziej agresywni, ci, co są czuli, to się stają bardziej czuli, bla, 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 i że generalnie potęgują się wszystkie te takie najbardziej wystające, że tak powiem, cechy charakteru. No i tak jest też u mnie, i także ja cię bardzo dobrze w tym rozumiem i też uważam, że to jest prawdopodobnie chyba właśnie najtrudniejsza rzecz, żeby znaleźć takie trochę ciepło w sobie. No nie wiem, jak to nazwać inaczej, wiesz, że po prostu mimo tego, że cię tu coś wkurwia, słowo, no. Tam coś wkurwia, tu masz coś na głowie, tam cię coś boli, tu cię coś, wiesz, tu nie dospałeś, tam coś tam, to żeby jednak, wiesz, mieć, myśleć też o tym, że no nikt ci, kurwa, nie każe tego robić, nie? Jak ci coś nie pasuje, to po prostu przestań, zamów se pizzę. Mamy trzy pytania do końca. Mam nadzieję, że uda nam się przez nie przebrnąć. Tutaj drobne techniczne problemy. Niemniej jednak musicie zrozumieć, że Tomix jest niestety nadal za granicą, bez dostępu do internetu domowego, bez dostępu do własnego lokalnego miejsca nagrywania, centrum bazy dowodzenia, więc i tak poradził sobie całkiem dobrze. Dobra, ja mam dwa pytania do końca, także spróbujemy to, w zasadzie to trzy, spróbujemy sobie je przez nie przebrnąć, tak żeby było bezpiecznie. Numer jeden, twoja taka rada dla wszystkich młodych adeptów kulturystyki. Chciałbym, żebyś się wypowiedział w tym temacie, ponieważ mimo tego, że większość osób mówi zazwyczaj bardzo podobne kwestie, to myślę, że każdy wnosi coś delikatnie swojego, a osoby, które to oglądają, bardzo często albo są początkujące, albo jeżeli nie są początkujące, to myślę, że każdy wyciągnie coś, o czym czasem może warto sobie przypomnieć, bo czasem się podstawy zatraca. Skupić się na podstawach, nie stresować się, cieszyć się procesem i wyjąć kija z dupy. To są moje rady dla wszystkich młodych trenujących. Za dużo spiny, za dużo wszystkiego, jakby takiego, za dużo stresu wprowadzanego, który jest niepotrzebny dla początkujących. Wiadomo, dla osób zaawansowanych to już jest element jakby gry, ale dla początkujących niech cieszą się treningiem, niech cieszą się zdrowym jedzeniem, niech cieszą się procesem, a wtedy no, po prostu będzie dużo przyjemniej, nie? No, zauważam to właśnie bardzo często, że teraz im więcej wiedzy, tym więcej młodych osób sięga po bardzo szczegółowe rzeczy, na które czas przyjdzie za całkiem długie lata, więc tutaj ja się też mogę pod tym jak najbardziej podpisać. Pytanie najważniejsze, myślę, na tą rozmowę, czyli jaki jest twój największy cel kulturystyczny? Ja myślę, że go znam i każdy, kto śledzi moją serię, że tak powiem, na tym kanale, pewnie też zna twoją odpowiedź, ale chciałbym, żeby ona padła z twoim. No, ja myślę, że każdy kulturysta ma ten cel finalnie. Nie wiem, czy słychać, nie przerwało? Tak, słuchajcie, tak. Myślę, że ma ten sam cel. Dla mnie celem najbliższym jest kwalifikacja na Mister Olympia. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, kwalifikacja. A największym celem kulturystycznym jest wygrać Mister Olympia. Albo no, wygrać Mister Olympia, to jest największy cel kulturystyczny. To jest wiadomo, to jest jakby cel, który osiąga kilka osób w historii. Ale małymi, no pierwszy, najbliższy cel to jest top 3 zawodów pro, potem kwalifikacja na Olimpię, potem top 10 na Olimpii, potem top 5 na Olimpii, a przy okazji zbudowanie przy tym jakiegoś biznesu, który będzie mi być na jakimś fajnym poziomie, robić tylko to, co chcę robić i cieszyć się, zapewnić mojej rodzinie, moim bliskim i mi życie takie, jakie sobie. No ale sportowym celem jest wygrać Mister Olympia. Bardzo się cieszę, że powiedziałeś to otwarcie, bo bardzo mało osób chce to powiedzieć na głos, nie? Większość osób tam udaje, że, znaczy może nie tyle udaje, bo to wiadomo, że to jest cel bardzo duży,
To jest cel bardzo często niemożliwy, natomiast każdy, kto wygrał kiedykolwiek Mister Olympia, też był w momencie swojego życia, w którym uważał, że to jest dla niego nieosiągalne nigdy w życiu, więc dopóki, wiesz, się samemu w coś nie uwierzy, no to nikt za nas nie uwierzy, więc to jest bardzo fajne, że są takie osoby, które mogą powiedzieć wprost, że celują w laury najwyższe. Nie wiem, czy cię przycięło. Zawsze jest tak, że jeżeli celujesz wyżej, ja cię słyszałem. Słyszysz? Tak, tak, słyszę cię. Jeżeli celujesz wyżej i dojdziesz trochę niżej, to i tak jesteś wyżej, niż byś celował niżej. Celuj to jak najwyżej. Najwyżej zatrzymacie się. A, chciałbym być top 10 na zawodach. A, chciałbym zarabiać 5 tysięcy złotych miesięcznie. Wtedy już będę zarabiał. Nie, chuj, chcę 100 tysięcy. Jak będę zarabiał 5, bo tyle chciałem, to dla mnie to będzie satysfakcyjne. Jak będę zarabiał 100 tysięcy, będę zarabiał 50? Nie, kurwa, no nie, jeszcze muszę cisnąć. To jeszcze nie jest to, co osiągnąłem, rozumiesz? I to w każdym aspekcie chyba tak musi działać. Więc jeżeli ktoś jest zawodnikiem i myśli poważnie o chce wygrywać zawody, chce jakby zostawić po sobie ślad, no to musi wierzyć, że wszystko jest możliwe. I tylko z taką wiarą to będzie możliwe. Bo właśnie tak jak mówisz, każdy kiedyś był zerem. I teraz każdy bodybuilder, tak jak nazwa swojego podcastu, na początku zaczynał od zera. Może tak. Zaczynał od zera i w pewnym momencie doszedł do tego, na ile tak naprawdę jesteśmy w stanie, ile jesteśmy w stanie do tego poświęcić pracy, czasu, energii, pieniędzy. No, kwestia indywidualna, co tu więcej dodać, nie? No dokładnie, myślę, że tak. Myślę, że to jest też najważniejsze właśnie, żeby tą wiarę znaleźć w siebie i cisnąć aż do momentu, w którym my napotkamy na taki limit, który mamy w sobie, a nie w którym poddamy się przed tym limitem, bo to też myślę, wydaje, że jest bardzo wielu zawodników, którzy mogliby być dużo, dużo wyżej, gdyby się gdzieś po drodze nie poddali. W związku z serią, którą ja tutaj prowadzę, mam takie pytanie zawsze bonusowe odnośnie tego, jak wygląda Twój typowy posiłek potreningowy? Możesz to powiedzieć aktualnie, na przykład na okresie prepa, a może być to okres masowy, bo jedzonko to jest rzecz, o której aktualnie ludzie lubią mówić teraz najbardziej. No wiesz co, przez ostatnie 2 tygodnie miałem 80 węgli dziennie, więc mój standardowy posiłek potreningowy to był 250 gramów mięsa, ewentualnie białka jaj, z izolatem, z kudzikiem, cyf. Miałem też tłuszcze, to ciekawe, miałem około tam 10 gramów tłuszczu w posiłku potreningowym. No ale przy 40 węglach to, wiesz, albo były to jakieś wafle ryżowe, albo było to pół worka ryżu, albo było to... Znalazłem takie fajne w Auchan, jakieś to były krokodylki, albo jakieś miesiaczki. Taka wielka paka, jakiś taki skład kupala kukurydzianych, która ma tylko 40 węgli. I to był sztos objętościowy na redukcji. Pewnie Adam by się wkurwił, że to jadłem, bo generalnie twierdził, że masz już być tylko ryż. No ale jeżeli zjem sobie, wiesz, pół woreczka ryżu, to takie a tutaj stało michę po prostu, wiesz, które mają tyle samo węglowodanów, więc to był mój... Ja normalnie, no co, standardowo kleik, owoce, dżemy, białko, six-packa oczywiście. Czyli klasyka, można powiedzieć, bez kombinacji większych, no może oprócz tych krokodylków. Aczkolwiek dorzucić sobie trochę do smaku jakichś tam Nesquików, czy jakichś tam innych słodkich płatków, no to też chyba każdy już stosuje, nie? Jasne, sam propaguję, zresztą na masie nawet, jak mam bardzo dużo węglowodanów, to często jem tylko i wyłącznie płatki, jakieś tam na przykład pół na pół, wiesz, cornflakesy z jakimiś słodkimi płatkami, bo po prostu, no wiesz, przejeść tyle węglowodanów to też nie jest zbyt dobry pomysł, żeby zapychać się jakimiś 40-kilogramowymi posiłkami, nie? Więc jak najbardziej. No to też jest duży, to jest rada dla początkujących. To, że macie więcej na talerzu, nie znaczy, że będziecie bardziej najedzeni, wręcz przeciwnie. Jak Dokładnie. Ktoś jest początkujący i robi redukcję,
małe porcje, naprawdę. No, chyba, że już jest naprawdę już taki hardcore, to wtedy nie wiem, ogórki kiszone, sałata, już ekstremum, galaretki zero, ale dopóki jak najdłużej możecie, jedzcie małe posiłki, żołądek, ponieważ grelina wydziela się w ściankach żołądka, który jest rozciągnięty, będzie jej się wydzielało więcej, będziecie czuli większe uczucie głodu. I to, że zapchacie się warzywami i rozepchacie sobie kichy, które będzie potem to wszystko miło i będzie tylko wam się działo na żołądku, nie sprawi, że będziecie mieli więcej energii, a nie będziecie bardziej najedzeni. To taka rada, bo a propos tego, co powiedziałeś o przejadaniu. Że to zauważyłem, że bardzo dużo osób robi taki błąd, a przecież warzywa są kurwa teraz takie drogie, że zaoszczędzicie przy okazji. Dokładnie. Dobra, Tomik, wielkie dzięki za dzisiaj. Wiesz co, internet powolutku zaczyna dogrywać, więc dziękuję Ci bardzo i tak, że poświęciłeś swój czas, zwłaszcza będąc na wakacjach, zwłaszcza w takim ciepełku, jak mogłeś sobie leżeć na plaży w tym momencie, a wolałeś ze mną porozmawiać, także jestem Ci podwójnie wdzięczny. Mam nadzieję, że materiał się spodobał i że będzie takim swego rodzaju uzupełnieniem dla materiału, który nagrałeś z Dawidem, do którego jeszcze raz serdecznie zapraszam. Zapraszam oczywiście wszystkich do komentowania, udostępnienia, subskrybowania, szerowania kanału dalej i śledzenia kanału również tutaj Tomiksa. Wszelkiego rodzaju kontakt do Tomiksa znajdziecie oczywiście w podpisie tego filmu. No i co? Ja życzę Ci wypoczynku po sezonie. No i tego, żebyś szybciutko wrócił na swoje normalne obroty i mógł dalej robić i spełniać się w tym, co robisz najlepiej, czyli w Classic Physique. Dzięki bardzo. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to musi koniecznie teraz napisać komentarz, bo doceniamy bardzo waszą wytrwałość. Komentarz brzmi krokodylki. Kasujcie bilety i kupujcie krokodylki. Bo show na Dalebio, polecam. Na redukcji. On dzięki temu będzie wygracie kartę pro. To jest ten sekret. Są prokodylki. Prokodylki, tak. Jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie się i cześć. Hej.